wszystko mnie boli. Siemano, z tej strony Mrożem, mamy 6 dni do matury. I o ile po tym paintballu nie zostałem jakieś siniaki, że po prostu gdzieś coś tam, ale boli mnie wszystko, po prostu mam zakwasy. I to jest wtorek, tak? Już nie nagrywam w poniedziałek. Już nagrywacie, dostajecie materiał prosto z tego samego dnia. A co robię? Zaczynam się, słuchajcie, uczyć. No, wcale nie dlatego, że dzisiaj uploadują update 2.7.1. Mówimy bez kropek, do Star Warsów, i nie dlatego, że serwery są w tym momencie wyłączone. Ale zobaczcie, mam tak, tu mam jeden zeszyt. W ogóle mam taką masę zeszytów, które notabene nie są moje, tylko po prostu są mojej koleżanki, która była na tyle uprzejma, aby mi to użyczyć, ponieważ ona już tą swoją maturę zdała. Mimo że ona zdawała podstawę, ale zobaczcie, no. Nie, no jasne, że tego nie przeczytam wszystkiego, ale już mam taki plan. Tutaj to, co tutaj widzicie, bo bardziej się w tym momencie obawiam jakby fizyki niż matematyki. W tej matematyce coś tam ogarniam mniej więcej, coś tam wiem, a z fizyki no są te... Bo jakby wiecie, fizyka to jest na przykład termodynamika, kinematyka, nie wiem, optyka, hydrostatyka i tak dalej. I jakby każdy dział fizyki dzieli się, nie wiem, Boże, no ma swoje prawa, tak? Czy tam wzory. I tutaj na przykład w jednym wzorze V może oznaczać to, a w drugim może oznaczać to. Tak. Znaczy, to może był zły przykład, ale no generalnie jakaś literka może w jednym oznaczać coś innego. No i mamy taką sobie oto karteczkę, która jest wzorami maturalnymi. Takie wzory maturalne dostajemy na maturze. Zresztą tak samo jeśli chodzi o matematykę, dostajemy coś takiego. To są też wzory maturalne do matematyki. I tu są różne wzory i z opisem, jak ich używać i tak dalej. I stwierdziłem, że jedyne, znaczy nie, może nie, że jedyne, ale większość rzeczy, które muszę zrobić, to muszę po prostu ogarnąć te wszystkie wzory pod tym kątem, żeby wiedzieć, co która literka oznacza. Plus jeszcze znalazłem sobie w internecie na ściądze prawa i zasady stosowane w fizyce. I są pokrótce opisane wszystkie prawa, jakieś tam druga zasada termodynamiki, pierwsza zasada dynamiki, jakieś prawo Brewstera, prawo Hooka, prawo Pascala i jakieś tam inne rzeczy. I to jakby tutaj w ten sposób idę, bo trzeba po prostu ogarnąć większość, wszystko. I no nie wiem, no jakoś to trzeba będzie zrobić. Cały czas martwi mnie mój niezbyt ciekawy harmonogram matur, czyli 5 dni, 6 matur. Ale trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Zawsze fizyka może mi pójść gorzej, ponieważ informatyka, jak już mówiłem, przynajmniej na Politechnikę Wrocławską, będzie mogła się też liczyć, jeśli pójdzie mi lepiej niż ta fizyka. Co, o czym w ogóle dowiedziałem się, to w ogóle chyba było gdzieś tam w internecie, znalazłem to po tym, jak już nie można było i tak nic zmienić na maturze. Także cieszę się, że zdecydowałem się wziąć tą informatykę, bo ja brałem tą informatykę na takiej zasadzie, a no przyjdę sobie jeden dzień więcej do szkoły, zresztą co mi szkodzi po prostu napisać, i napiszę sobie tą informatykę od tak dla siebie. Więc ja wracam się do uczenia fizyki, a my się widzimy jutro. Trzymajcie się. Cześć. O Jezu. Słuchajcie, filmik na dzisiaj: Harry Potter kontra Star Wars, link w opisie.